Siemanko, sprzęcik do mycia felk. Na YouTubie już widziałeś. Taka sytuacja. Pełne wiaderko wody. Spluwę możemy wyjąć. Tu miałem sobie zrobić też na spluwę taki, kurczę, rurę, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Rękawica i to mi właśnie zależało na tym najbardziej, żeby nie było dwóch wiader. Czyli rękawica w jednym. Proszę bardzo. We wiaderku. Szczota do wnętrza, pędzelki i tu mamy odseparowane wszystko. Dobra, zobacz jak to się ma w praktyce. Zaczniemy, oprysk oczywiście, oprysk. Już prełoż zrobiony. I pędzelek, zawsze pędzelki, słuchaj, moczę. Przed użyciem są wtedy bardziej delikatne, nasiąkną wodą. Tutaj mam mieszankę, słuchaj, dwóch produktów. Neoxal 737 i cleaner do felk. Tak, kurczę, zostało mi, troszeczkę sobie pomieszałem. I tutaj cleaner do felk, grube stężenie, stąd taka solidna piana. Tym bardziej, że długo nie myłem felk, to nie ma co wjeżdżać tutaj z... Raczej w sumie ten Noxal, tak jak mówiłem, 10 ml na litr wody spokojnie by wystarczył. I zobacz. I pyk. I tutaj. Fantastyczna sprawa. I szczota. Dobra. Ciach. Ale wieje dzisiaj. Kurczę, słyszysz, nie? Wybacz za te szumy i inne wynalazki. Tam. Elegancko odwracamy. Odwracamy. I tak na każde ramię. Odwracamy. I o, w tę stronę. Dobra, i teraz już końcóweczka. No i oczywiście co? Zacisk. To też jest bardzo ważne, słuchaj. Dobra. Okej, piękna pianka. I co teraz? Grubasa zrzucamy. To grubsze zrzucam. I zobacz. No bajka, co? I masz czyścitelką szczoteczkę. Cały czas nawilżoną. A jeszcze tutaj zacisk dokończę. Fajna sprawa, nie? Kurczę, jaram się troszeczkę. Ok, i w środku. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile śrub? Tyle. No i zobacz, cały brud zostaje tu. Tu będziemy mieć cały czas czystą wodę. Teraz tak, zrobię pukanko. Jak widać, zabezpieczenie jeszcze na feldze siedzi, o dziwo. I biorę rękawica. Biorę rękawica. O, język polski być bardzo trudno. Myk. Co my tu mamy? To mamy, dobra. I ładujemy towaru, dużo. Tutaj nie żałujemy. Oczywiście rękawica wcześniej wyczesana stosownie, żeby była mięciutka. Zobacz jak. O, już się pieni. Musi być wszystko idealnie. I teraz zobaczysz, fajne są felgi, pięcioramienne felgi, fajne są z tym, że myjemy sobie, powiedzmy, na zewnątrz, elegancior, na zewnątrz. W przypadku tej rękawicy to jest właśnie fajne. Zresztą na kanale ona jest. I zobacz, i wjeżdżam do środeczka. Ha, kurde, zobacz co się dzieje. I nie ma opcji, żeby felga nie była domyta. Wszędzie dostęp. Stosowne te. Wszystko ładnie odsunięte od zacisków. Oczywiście jakby były zaciski ze S4, to byłaby inna bajka. No ale że mam klasyczne zaciski. A felga 19, to mam przestrzeni mnóstwo. I o to właśnie chodziło. No i co teraz? I tu mamy tylko towar na rękawice.
i zostawiam rękawice. Na dole oczywiście jest też separator. Bajeczka, co? I pstryk. No jak? Luksusowo, nie? Jak to u Ciebie wygląda? Pochwal się. U mnie to właśnie teraz tak wygląda. Na jedno wiadro. Wszystko, można powiedzieć, odseparowane od siebie. Szczota w swoim pojemniku, pędzle w swoim pojemniku i rękawica w swoim pojemniku. Hej!